Sporym minusem trzymania telefonu blisko twarzy jest zniekształcony obraz, który powoduje, że albo wydaje się, że mam wodogłowie, albo na odwrót. Napisano mi też wreszcie, że lepiej obraz wygląda, jak trzymam telefon poziomo, ale jakość dźwięku ma priorytet, niestety. Zawsze można nie patrzeć na ekran. Bardzo mi się podoba takie porównanie rozmowy, w ogóle przekazywania czegokolwiek, do rzucania piłki. Należy rzucić ją tak, żeby druga osoba ją złapała. I chyba rzucanie piłki idzie nam lepiej niż rozmowa. Nieraz. To jest w ogóle zadziwiające, jak mało my znamy w ogóle samych siebie, jak mało znamy podstawowych rzeczy na własny temat, na temat porozumiewania się. Naprawdę nie ma co się dziwić, że tacy ludzie, którzy tak niewiele o sobie samych wiedzą, jak się biorą do większych rzeczy, do jakiejś polityki, do zmieniania świata, że potem są takie efekty. Aż dziwne, że ta cywilizacja jeszcze się w ogóle jakoś trzyma. Chociaż według niektórych nie jesteśmy cywilizacją i w sumie faktycznie jesteśmy taką chaotyczną trochę zbieraniną, ale odchodzę od tematu. Nieraz, żeby zwrócić na siebie czyjąś uwagę, to mu rzucamy tą piłkę odpowiednio mocniej. Problem w tym, że mocniej rzucona piłka może stanowić nie tylko informację, ale też zagrożenie. I my często nie rozumiemy, że ktoś nie łapie piłki, ponieważ ona leci za szybko, a nie dlatego, że jej nie zauważył albo zlekceważył. Bardzo często nam się to myli, ludziom. A już szczególnie, jeżeli rzucającym jest dorosły, a odbiorcą dziecko. A wiadomo, że tutaj bardzo łatwo jest się pomylić. Dziecko jeszcze nawet nie umie się dobrze bronić. Nam się wydaje, że nas ignoruje, a ono po prostu się broni, żeby nie zostać rozjechane psychicznie przez nasze komunikaty. Jak nie wierzycie albo nie wiecie, o czym mowa, to spróbujcie sobie przywołać na pamięć, czy widzieliście, albo ile razy widzieliście, kiedy ostatni raz mieliście do czynienia z krzykiem w przestrzeni publicznej, kiedy widzieliście, że ktoś na kogoś się wydziera. Ja niewiele takich przypadków pamiętam, gdzie obiema stronami są dorośli. Natomiast gdzie jest dorosły, odbiorcą jest dziecko, niestety tego widywałem więcej. A pomyślcie sobie sami tak na logikę. Na kogo należałoby się bezpiecznie jest się wydrzeć? Na dorosłego czy na dziecko? A jeżeli odpowiecie sobie tak jak ja, zgodnie z logiką, to dlaczego często jest na odwrót? Nie przyjdzie nam na myśl nawrzeszczyć na dorosłego, a na dziecko owszem. Może u was tak nie jest akurat. U ciebie, drogi słuchaczu, jeżeli jesteś normalniejszy niż ja i ludzie, o których mówię, to bardzo dobrze. To ty i twoje otoczenie jesteście w pewien sposób szczęściarzami. Ja niestety nie miałem tyle szczęścia i widzę teraz wokół siebie ludzi, dzieci jeszcze, które też nie mają tyle szczęścia. Oczywiście na wiele sposobów można skopać komunikację. Może to być nadmierna, wymuszona komunikacja właśnie, jak na przykład krzyk. Może to być ignorowanie. Najgorsze jest połączenie tych dwóch rzeczy. Ja też miałem w swoim życiu połączenie tych dwóch. Czasem jest tak, że dorosły w takim naiwnym przeświadczeniu, że jak stosuje pewną zasadę kompensacji, najpierw ignoruje z jakichś tam przyczyn, a potem próbuje to nadrobić intensywnością. A niestety tak się nie da. Spróbuj się najeść na zapas w taki sposób. Wygłodzisz, a potem to uzupełniasz. To oczywiście da się zrobić do pewnego stopnia, ale tylko do pewnego stopnia i na dłuższą metę możesz sobie poważnie zaszkodzić w ten sposób. A jak niektórzy stosują to nagminnie, strasznie sobie niszczą zdrowie. Wyobraźcie sobie, co musi znosić psychika dziecka, kiedy jest tak traktowane. Nie wiem, czy się zgodzicie, ale jak sobie pomyślę i wyobrażę teraz, może to dziwnie zabrzmi, bo skoro tego doświadczałem, to co tu sobie wyobrażać? Ale właśnie problem jest z tym, że to, co przeżyłem, było tak straszne, że wyparłem to nie tyle z pamięci, ale z wyobraźni właśnie.
Pamiętałem, że coś się wydarzyło, ale zupełnie nie umiałem wyciągnąć z tego wniosków. Jeszcze 2 lata temu, 2,5 roku temu, ktoś mnie pytał, skąd się biorą moje problemy, to ja podawałem wiele różnych przypuszczeń. Mówię, że w sumie to nie wiem, może geny tak się ułożyły, może deszcz po Czarnobylu. To ponoć padł na mnie deszcz z tej chmury właśnie. Może to, może tamto. A oczywista rzecz, że przecież u mnie w domu atmosfera była taka, że można było siekierę zawiesić, że była patologia informacyjna, patologia komunikacyjna, chociaż nie było typowej patologii. Takiej jak to wiecie czasem, że codziennie lanie, chlanie jakiejś tam alkoholu, interwencje policji. No nie, takich rzeczy nie było. Nigdy nie byłem fizycznie zaniedbany, zawsze miałem jedzenie, schronienie, opiekę medyczną, a psychicznie jestem wrak. Wrak, który panicznie boi się poważnej choroby, której nigdy nie miał, głodu, który go nigdy nie dotknął, zimna, które też mi nigdy nie doskwierało specjalnie, ogólnie utraty schronienia, które też mnie nigdy nie dotknęło. Także jak niektórzy uważają, że jak materialnie dziecko wszystko ma, to powinno być zadowolone, nie do cholery, nie. Wprost przeciwnie. Wprost przeciwnie, jak dziecku raz na jakiś czas czegoś zabraknie, to ono nawet będzie spokojniejsze, bo sobie nauczy się z tym radzić. A jak się nie zadba o bezpieczną atmosferę w domu, to choćbyście nie wiem, jak o to dziecko dbali, choćby nie wiem, jak się dbało o to dziecko pod innymi względami, no to mu nawet to bezpieczeństwo fizyczne, bezpieczeństwo zaszkodzi, a nie pomoże. Takie mam przynajmniej przemyślenia. Takie mam przemyślenia, patrząc też, jak inni sobie radzili. Są osoby, które właśnie pochodzą z takich typowo patologicznych rodzin, radzą sobie o wiele lepiej ode mnie. Dlaczego? Wydaje mi się, że właśnie dlatego. Z jednej strony pilnowano mnie strasznie, żeby nic mi się nie stało, żebym się przypadkiem nie wysilił, nie zmarzł, nie był głodny. W rezultacie wyrosłem w przekonaniu, że jak zmarznę albo będę głodny, to jest coś strasznego. Nie samo to, że zmarznę, mnie przerażało, tylko że będą na mnie krzyczeć, będą na mnie źli, bo nie zadbałem o siebie należycie, rozumiecie? Taka patologia. I to wcale nie mniejsza niż to, co się zwykle nazywa patologią. Ten paradoks, że fizycznie miałem wszystko, a psychikę mam spustoszoną, wynika właśnie z tego, że z jednej strony pokazywano mi, że inaczej, nie pozwalano mi nabrać poczucia, że ja coś umiem. Nie pozwalano mi mimowolnie nabrać pewności siebie. Była taka niekonsekwencja, ogromna niekonsekwencja, bo potem nagle rzucano mnie na głęboką wodę, kiedy ja nic nie umiałem i nagle się okazywało, że od razu wszystko mam umieć. A jak mówiłem, że się boję, nie umiem, czy jakoś próbowałem się wytłumaczyć po swojemu, po dziecinnemu, że to dla mnie jest za duży przeskok, to nikt tego nie chciał słuchać. To wtedy byłem oskarżany, że się użalam nad sobą, że jestem leniem. I to nie były takie zwykłe oskarżenia. To był wręcz czasem wrzask. Groźby, które przy dzisiejszym prawie by podchodziły pod karalne. Niemalże groźby śmierci. Jednocześnie byłem zabierany do psychologów, którzy mieli poradzić na to, skąd się biorą moje problemy. I słuchajcie, ci ludzie, którzy to robili, nie kojarzyli zupełnie swojego zachowania z moimi problemami. Tak się o mnie martwili strasznie, że zupełnie nie widzieli, jak mi robią krzywdę. To jest niezwykłe. I nie mówię tutaj tego po to, żeby ich jakoś oskarżać. Ale po prostu muszę teraz sobie jakoś z tym wszystkim poradzić. A nagrywanie tego vloga jest jedną z takich, nie wiem czy ostatnich desek ratunku, ale jedną z takich rzeczy, które nie mam ich dużo do wyboru, może tak. Czuję, że to jest taka rzecz, którą muszę zrobić, żeby cokolwiek ze mnie jeszcze było. Bo już się sypię dosyć mocno. Oby to było tymczasowe.
ale rozgadałem się. Chyba na razie tyle wystarczy. Dziękuję wszystkim, którzy dotarli do tego momentu. Przepraszam wszystkich, którzy poczuli się urażeni albo gryzą ich wyrzuty sumienia. Na pocieszenie wszystkim, którzy mają wyrzuty sumienia, bo wiedzą, że krzyczeli albo się zachowywali bardzo nieadekwatnie w stosunku do innych, zwłaszcza małych ludzi. Dodam na pocieszenie, że jestem w stanie zrozumieć, z czego to wynikało, bo sam też nieraz reagowałem nieadekwatnie. Sam nieraz też zdążyłem, zanim się połapałem, jaką krzywdę robię swoim bliskim, to też reagowałem bezmyślnie, tak jak się nauczyłem w domu rodzinnym. I wiem, jakie są krótkowzroczne zalety takiego podejścia. Wiem, bo to poczułem. Analizowałem, dlaczego ja się tak zachowuję. Być może opowiem o tym trochę więcej następnym razem.